Witam serdecznie, zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy zupełnie nietypowej, bo rzadko się zdarza. Za pośrednictwem Adama Herbowskiego dotarła do nas Pani Anna i zaczniemy od przedstawienia, ponieważ bardzo jest ciekawa przygoda z nazwiskiem. Proszę powiedzieć, jak po polsku się Pani nazywa? Urodziłam się Anna Czyszczoń, a skróciłam, jak wyjechałam do Kanady. Znaczy to już, jak wyjechałam, to miałam 6 lat, ale potem jak się znalazłam właśnie w tym show biznesie, no to stwierdziłam, że ludzie sobie łamią język i muszę to jakoś skrócić, więc to powstało z tego, po prostu wywaliłam trochę Z, trochę S i się skróciło na Cyzon. Jak teraz w Kanadzie się, jak Panią wymawiają? Ludzie wymawiają Cyzon, a w Polsce, bo się tak też ten Cyzon przy, jak to się mówi, przyjął. Przyjął, tak. No to ludzie wypowiadają Cyzon. Cyzon mówią. Tak. Tak. A Pani jak woli? A ja wolę... Czyszczoń. Chyba Czyszczoń się urodziłam. W Polsce Czyszczoń nie ma żadnego problemu z wymową, więc jak ludzie chcą mnie po normalnym nazwisku wypowiadać, więc zapraszam. A jak Cyzon podchodzi, no to Cyzon już chyba tak zostanie. Wspaniale. Mówimy, będzie rozmowa o tym, jak się robi karierę, czy też jak można prosto to wszystko ułożyć, ale to jeszcze słowo o rodowodzie, czyli wspomniała Pani tutaj o góralach. Tak. Górole, górole. Ale zdążyła Pani jeszcze pośpiewać u siebie w miejscowości, w Rabce, tak? Grałam, znaczy to nie był mój koncert, ale po Eurowizji w roku tam 2010 wskoczyłam na scenę z Cugowskim, bo on akurat tam miał koncert, a Jacek Królik, wtedy mój gitarzysta, nas tam zaprosił, to na scenę skoczyłam na tą swoją piosenkę Love Me. To już było chyba 4 lata temu w Zakopane, więc nie akurat w Rabce, ale blisko. Wspaniale. Cały czas się zastanawiam, jak nawiązać do osoby Adama Herbowskiego. Czy Pani pamięta, jak byście się poznali? Adam? Adama się poznał, poznałam się z Adamem dopiero na próbie, jak przyjechałam tutaj do Polski, ale Adam był po prostu zgarnięty do tej ekipy tutaj mojej polskiej, polskiego zespołu, bo w Toronto powstał projekt Division, który się składa z Krzysztofa Lysiaka i Mariusza Michalaka i my razem pisaliśmy po prostu po polsku utwory na polskie oryginalne piosenki i powstała ta płyta. No i stwierdziliśmy, że musimy tutaj być w Polsce. Akurat się nie udało, żebyśmy wszyscy przyjechali, ale nie ma takiej potrzeby, bo ja jestem tu i mogę zaśpiewać, a zespół, mam super ekipę tutaj, właśnie Adam jest gitarzysta w tym zespole, w tym składzie oraz z Wojtkiem Wojtek Wójciecki też na gitarze gra. Czyli znalazła Pani muzyka sesyjnego w Kołobrzegu. Tak, z całego świata szukałam i znalazłam właśnie tutaj Adama. I tak Pani tutaj pod ratuszem dzisiaj z nami rozmawia i mamy przyjemność zapytać, tak, bo to jest taki fajny moment, jak Polacy wracają do starego kraju, ażeby się tutaj przypomnieć, albo żeby poprosić o uznanie tego, co zrobili już w świecie. Pani jest chyba w takiej sytuacji. Że, przepraszam, jeszcze raz, bo nie rozumiem, że, tak, że uznanie, żeby... Żeby wrócić do Polski, tak. I tutaj zrobić karierę taką, jak się zrobiło w Kanadzie. O, miło mi, dziękuję. Tak, no ale jesteśmy w takim oczekiwaniu. Wróciłam do Polski tak, żeby zaistnieć tutaj na rynku, żeby powrócić do swojej korzeni, do swoich korzeni i mam wielki po prostu taki sentyment do Polski, bo się urodziłam tutaj w Krakowie, mama jest z Krakowa, tata właśnie rodzina Górale z Rabki, pozdrawiam wszystkich. I to jest tak w mojej krwi już ta kultura, ta historia, moja krew jest polska, tylko że właśnie wyjechałam, jak miałam 6 lat i poza Polską mieszkałam już kupę lat, ale cały czas, tak jak mówię, mam ten sentyment i czuję się Polką, czuję się Europejką i teraz w ogóle Polska się tak posunęła do przodu, już jest, nie jest to jakaś polska zacofana komuna, jest to polska partia Europejskiej Unii i myślę, że bardzo pozytywnie to wszystko idzie do
przodu. No i dlaczego nie? Dlaczego nie zrobić, dlaczego się tylko limitować do Kanady, czy tam do Ameryki w angielskim języku, jak ja mam taki skarb właśnie, że mogę, że nie pogubiłam tej mowy dzięki moim rodzicom. Dziękuję, mamo, tato, bo właśnie katowali mnie do szkoły polskiej 2 razy w tygodniu w Kanadzie. Jeszcze się buntowałam, dlaczego ja muszę chodzić do szkoły więcej niż normalne dzieci chodzą, ale nie zagubiłam właśnie tego dzięki. A czemu rodzice postanowili wyjechać z Polski, jak już o tym mówimy? Tata wyjechał w roku 1080, chyba to było 8 czy 9, i po prostu pojechał, bo jego rodzina, tam babcia wyjechała do Chicago, siostra jedna wyjechała na Florydę. Tu ciężko było trochę też. Tutaj też była komuna i nie było najlepiej. Znaczy moim rodzicom nie było źle, bo moi rodzice obydwoje po studiach są. Tata miał tam rok od magistratu, znaczy od doktoratu w rolniczym inżynier rolniczny. Więc po wyższych studiach wykształcony. Mama też mikrobiologię robiła, miała magistrat, więc oni jak coś nie byli biedni, ani, znaczy też nie byli bogaci, po prostu mieli życie, ale myślę, że ta ciekawość taka, że co się dzieje poza za oceanem i że tam może być jakieś lepsze życie, jakieś po prostu coś do odnalezienia, więc tata wyjechała, mama ze mną przyjechała 2 lata po, jako tak na wizytę, ale no... Potem zaszła w ciąż i w ciążę z siostrą, no już się tak się stało po prostu, że zostaliśmy tam. Mhm. I jeszcze osoby, proszę powiedzieć, bo czy pani ma już rodzinę założoną, czy będzie rodzina w Polsce zakładana? No, to jeszcze nie wiem. Może się tak okazać, że będę zakładała tu. Na razie o rodzinie nie myślę. I jak przychodzi temat na dzieci albo męża, no to sobie tak zawsze myślę, że te piosenki, akurat tutaj macie moje 10 moich dzieci tutaj polskich, oryginalnych. Więc no ta muza po prostu jest teraz moją, zabiera mi tak, po prostu jest moją pasją i zabiera mi bardzo dużo czasu i powiedziałam sobie, że dopóki się nie postawię po prostu taka sama na nogach, mocna i podbiję, po prostu zrealizuję te marzenia, które mam, no to nie ma sensu wciągać teraz jakieś dzieci do świata, które nie będą miały dobrą mamę, bo mama im po prostu będzie miała głowę gdzieś za sceną. Będzie latała po całym świecie, szukała szczęścia. Więc nie, postawiłam sobie, że kariera wpierw, no a jak się tak stanie, że za późno, no to może to nie jest moje wezwanie, żeby mieć rodzinę i żeby mieć dzieci. Może ja muszę się oddać ludziom i publice i może mam inne po prostu wezwanie. Nie wiem, bo to jest takie coś teraz, co jest wielki znak zapytania, ale na dzień dzisiejszy po prostu się skupiam nad tym, co mam do zrobienia. Brzmi prowokująco dla młodej kawalerki. To... Chciałem pani podziękować przede wszystkim za to, że w Kanadzie w czasie swojej kariery tak daleko od Polski zaśpiewała pani utwory grupy Breakout, kubasińskiej nalepy. I chciałem zapytać, jak to się stało, że pani trafiła na ten repertuar, bo to wśród ludzi młodych nie jest tak zbyt popularne, to już jest muzyka takiej starszej generacji. Tak, dokładnie, pan ma rację i to bym na to chyba nie wpadła, a to było dzięki takiemu bardzo fajnemu panu w Toronto, Henryk M., który jest po prostu szalony, pasjonuje się bardzo bluesową muzyką, jest zakochany w tym i on tak strasznie po prostu mnie pytał: Ania, przyjdź do studia, nagraj mi to, zrobi mi płytę, właśnie dał mi wszystkie te utwory, a ja tak na początek nie byłam, byłam w ogóle zajęta i tym projektem swoim i innymi rzeczami, ale tak się skusiłam na to i jak już posłuchałam te piosenki, no to się zaangażowałam bardzo sercem, emocjonalnie, bo ta Mira i ta muza właśnie to jest to, że to jest klasyka i to może mieć 60 lat, może mieć 160 lat i to nigdy, w moim zdaniu, nigdy nie wyjdzie po prostu z mody, bo to jest coś, co
No jest po prostu klasyczne i nie ma... No i daje pani radę z językiem. Głos jest momentami też tak, no widać, że pani posłuchała trochę Kubasińskiej. Posłuchałam trochę, no. Tak. Dzięki, tak jak mówię, Henryku. I właśnie Henryk mnie zgarnął do studia. Nagraliśmy płytę całą Breakoutów, taki tribute. On śpiewa tam wszystkie nalepy kawałki, a ja śpiewam Miry te Poszłabym za tobą, tam gdybyś kochał, hej, jeszcze wrzuciliśmy W co mam wierzyć, czarno-czarny tak, film. To państwo na YouTubie mogą tak, znaleźć. Polecamy, bardzo ciekawe. No tak, można się wzruszyć nawet. A teraz, teraz o muzyce, którą mamy na stoliku w czasie wywiadu przed sobą. I to dla pana. Dziękuję serdecznie. Będziemy w Radiu Kołobrzeg mówić o tej muzyce. Miło mi. Mam kolegę, który jest bardzo dociekliwym recenzentem, także nie wchodzę w jego działkę, co on tutaj powie. Ale tytuły są po polsku i teraz czy cała płyta jest w języku polskim? Cała płyta, powiedzmy 95% płyty jest po polsku, a mówię 95, a nie 100, bo w kawałkach na przykład typu Mam dość, to robimy przeplatankę, że zwrotka jest po polsku, potem śpiewamy ją po angielsku i tak samo jest z refrenem. I jeszcze w piosence drugiej, Zabierz mnie stąd, którą miałam szczyt, Marek Niedźwiecki zagrał w swoim radiu, to też jest pletanka taka angielska, tam rapuje, trochę próbuje rapować. No trochę tak z tego, co się zorientowałem, zastrzegam się, nie jestem recenzentem, ale pani, tak jak tytuł płyty, Busz buduj, szuka, jeszcze bym dodał do tego, i te gatunki no, pobrzmiewają tu i tam, ale na moje ucho jest to jednak skierowanie się w stronę takiej mocno osadzonej komercji, czy nie urażę tym określeniem, że jest to taki zdecydowany pop? Bym powiedziała, że to jest pop, ale nie jest taki zdecydowany pośrodku pop i nie jest to, co jest tak, jak się wsłuchuję tutaj w radio w Polsce, już przebywam ponad miesiąc, no to nie jest muza, która jest taka właśnie na centralnym popowym radiu typu tam RFM czy cokolwiek SK. Jest to bardziej z pazurem, myślę, że jest to rockowe i że niektóre utwory. Super. Ojejku, z powrotem do szkoły polskiej. Są po prostu niekonwencjonalne. Na przykład ostatnia piosenka Nigdy nie będę twoja, która jest taka najbliższa do mojego serca, no to zaczyna się bardzo spokojnie, akustycznie, a potem na ostatnim refrenie wchodzi taki szał i po prostu się tego nie spodziewa, więc nawet nie wiem, czy radia by takie coś w ogóle grały, no bo jest to ryzyko, ale Słuchała pani naszego radia, czy nie zdążyła? Bo kiedy pani przyjechała? Dopiero teraz dotarłam. Pierwsze co przyjechałam. Pani Aniu, to jak pani posłucha naszego radia, to się pani uspokoi. Tak? Okej, no to super. No to od dzisiaj słucham codziennie, co chwilę, jak tylko mogę. Dobry rokowy środek z takimi momentami nawet przejścia w stronę ostrzejszą. Super. Im bardziej wieczorem, tak. Także na pewno pani się tu w naszym targecie świetnie zmieści. No ale to Jerzy Zemanek będzie recenzował, ustawiał playlisty z Danielem Pawlakiem, to są tacy nasi spece, bo teraz trafić w gust muzyczny w Polsce, to zresztą chyba na całym świecie, to jest problem. Są radia niszowe, malutkie stacje, to pani wszystko tam śledzi. Te duże, które pani zacytowała, stacje, nie jestem przekonany, że one wiodą prym jakby wśród gustów słuchaczy. Aha, rozumiem, że ja myślę, że tak jak jest po całym świecie w radiu, to jest troszeczkę polityki, że radia współpracują wytwórniami, bla, bla, bla i czasami dobra muzyka się nie przebija, nie, więc... Tak, tak, no trochę wcisku jest tak zwanego. Potrzeba trochę szczęścia i potrzeba właśnie po drugiej strony tych dyrektorów, tak jak pan, prezenterów, żeby oni się właśnie wsłuchali w coś, czy nawet to, czy to jest właśnie coś nowego i zakochali się może w jednym tak, albo muszą w być przekonani. I wtedy jest duża pomoc takiej artystkiej jak ja, na przykład, która wiesz, 2 lata ten projekt, który pan tutaj trzyma tą płytę w ręku, zajął mi 2 lata mojego życia, żeby to wszystko pisać. A powiedzmy jeszcze właśnie o autorach, współautorach, pani pisze, ile pani sama pisze, ile pani komponuje?
w cały ten projekt, te 10 polskich piosenek tutaj, było współpraca właśnie z Mariuszem i z Krzysiem w Toronto i są piosenki na przykład typu Nigdy nie będę twoja, gdzie ja bym powiedziała, że 95% tekstów i melodii i oprócz kompozycji na gitarze to jest moje. A są piosenki na przykład Zaufaj mi, która jest całkiem Krzysia, który on napisał, to są jego słowa, jego melodie, ale my to w studio wszystko rozbrajaliśmy i po prostu jak ktoś miał dobrą ideę, to zawsze dodawaliśmy albo odbieraliśmy, więc nie ma żadnego utworu, który by po prostu był, żeby nie był zaprezentowany na stół jako w trio i żebyśmy się nie zgadzali, że wiesz, że fajnie jest albo coś trzeba zmienić, więc to jest spółka po prostu nas trzech, a są piosenki, które bardziej są bliskie mojego serca, tak jak mówię, Nigdy nie będę twoja, albo tam Zaufaj mi Krzysia, na przykład Mariusz to Rozwiej się napisało o koleżance, która była w relacjach takich złych z facetem i była po prostu tam, on ją bił czy coś tam i to z tego się właśnie powstała Rozwiej się, o kobiecie, która mówi, mam dość, już nie będę, wiesz, nie będę poniewierana i bierze swoje życie w garść i ucieka. Więc to jest historia nas trzech, taka właśnie z Toronto, każdy do tego coś włożył i myślę, że mam nadzieję, że się spodoba chociaż jedna, dwa, może czy nawet utwory z tej płyty, a może nawet całość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tutaj mamy taki chytry plan, żeby nakłonić miejscowe władze, żeby się pani przyjrzały. A propos przyglądania się, to ten wywiad jest zarejestrowany i będzie w internecie dostępny na naszych stronach. Mamy tutaj współpracę z panem Markiem Kawęckim, więc pojawią się także fragmenty klipów i będzie panią Annę, będzie można, a propos obejrzenia, zobaczyć i być może ktoś wpadnie na pomysł, żeby panią Annę z powodu obecności tutaj w Kołobrzegu, pierwszej jakiejś takiej poważniejszej z muzykiem, z Adamem Herbowskim, jakoś zainteresować bliżej Kołobrzegiem i chcielibyśmy taką blond syrenę, gwiazdę. Syrena, ale komplement, dziękuję. No, nie wiem, no tak sobie myślę głośno, że fajnie by było, bo jest coś takiego jest wzruszającego, że pani z tej dalekiej Kanady tutaj wylądowała nad polskim morzem i planujemy tutaj, planuje pani w tej kawiarni w czasie wywiadu, więc to jest myślę tak. Chcę, żebyście byli dumni ze mnie, żebym mogła was reprezentować poza Polskę, bo mam ten właśnie taki, ten, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ten ekstra taki skarb, że mam ten język angielski i jakby się zachwyciły te kawałki tu w Polsce, to ja wam daję słowo z mojego serca, że po prostu wezmę te piosenki w angielskich wersjach, bo już są niektóre i po prostu wezmę je ze sobą na świat, żeby to nie zostało tylko w Polsce, ale żeby się zaczęło w Polsce, a żebyśmy mogli po prostu się wszyscy być dumni z tego, że mamy artystów właśnie, którzy może tutaj nie mieszkają, ale mają te korzenie i nie zapominają o tym i chcą po prostu. Ja jestem dumna z Polski i chcę, żeby cały świat wiedział jak my tutaj żyjemy, że oj, jak gołębie, tak. Gołębie poszły. Na szczęście gołębie. Dobrze, że żadne kupy nie poleciały z nim. Za duży wiatr. Ale tak jak mówię, wracając do tematu, że chcę, żeby wy jako Polacy byli dumni ze mnie, jako Polka urodzona tu, która może was reprezentować nie tylko w Polsce, ale poza Polską, tak samo. No zobaczymy jak się rozwinie, my w radiu pełnimy jakby rolę tylko pośredników, trzymamy kciuki, życzymy serdecznie, proszę o nas pamiętać, na Facebooku wszystko pani znajdzie, siebie, nasze radiostacje, Kołobrzeg i wszystko to co się dzieje, no i do szybkiego zobaczenia, informujcie o koncertach, piszcie maile, co